Dzień dobry wszystkim, z tej strony Ara i będziemy kontynuować naszą zasadę Talosa, Talos Principle. Tutaj jest, aha, dobra, czyli została nam tylko ta Elka i to było tyle. Dobra. Dobra, idziemy najpierw spróbować rozwiązać, a potem się zacznę zastanawiać co dalej. Powiem szczerze, muszę sobie przypomnieć najpierw jak to było, jak to szło i o co tu chodziło. Bo, aha, tu było coś, co chyba nie byłem w stanie rozkminić. Wracamy jeszcze raz, pominiemy sobie tą zagadkę. Ja sobie na razie tutaj wyjdę. Nie rozwiążę tego. Pójdziemy na następnej sekwencji. Bo nie pamiętam, drugą mamy, tu mamy i pierwszą. Dobra, mamy zaliczone wszystko poza gwiazdką, okej. Druga jest cała poza gwiazdką. Trójka, zostało nam to. No wchodźmy do czwórki, dobrze. Na razie spróbujmy tak. Może będzie łatwiej. Bo tam po prostu się poddaję. O-o! Co to za anomalie? Oto jestem. Jam jest Elohim i rozkazuje ciemności odejść precz. To było dziwne. No dobra. Usunięto nadmiarowe dane. Popchnij to dalej. Okej, ciekawe, czy jakaś mechanika nam dojdzie nowa. Tu mamy jakieś coś dziwnego. No dobra. Tu coś się kręci. O co tu chodzi? Nie mogę z tym nic zrobić. Nie mam zielonego pojęcia chwilowo. Tu jest gwiazdka, dobra. Tu jest też coś, tylko że... Gdybym ja mógł coś z tym zrobić, to byłoby dużo łatwiej. Dobra, są... Mamy dwa wskaźniki. Dobra, wskaż kolejny cel. No okej, zobaczmy. Coś się stało, ale... czyli trzeba zrobić coś w rodzaju promienia. Dobra, no okej, upuścimy chwilowo. Dobra, na początek. Dobra, chyba już wiem o co chodzi. I musimy zbudować coś w rodzaju lasera. Gdzie były te urządzonka? Tutaj, dobra. Tak mi się wydaje przynajmniej, że musimy zrobić tak. Tu wybieram cel. I... Łączę z tym. Dobra. Teraz wybieram to. I łączę z tym. No to jest czerwone, więc to chyba nie zadziała w ten sposób, ale... Chyba o to będzie chodziło, myślę. Teraz zobaczymy. Tak, wybieram tu. I okej. Okay. Czyli tak, czyli coś takiego to tu chodziło, że po prostu musimy ładować te urządzenia. Tylko nie wiem, co jeszcze zrobić z tym czerwonym. Podejrzewam, że to jest bardziej skomplikowane, więc na razie... Jako, że dzisiaj jest... Na razie jesteśmy... tutaj mamy zrobione, została nam gwiazdka. Dobra, teraz tak. Tu możemy sobie pójść zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Może znajdziemy jakieś fajne ciekawostki. Ale o co tutaj? Nie ma nic ciekawego, ale nie zmienia faktu, że ładne sklepienie. Ładne. Powiem szczerze, takie typowo rzymskie, rzymsko-greckie. No, powiem szczerze, naprawdę gra graficznie robi robotę. Dalej. O, co to było? Coś słyszałem, ale... Nie widziałem. Dobra, mamy tutaj jakieś morze chyba, czy coś. Możemy spaść? Możemy. O. I możemy się też zabić. Okej. No dobra. Mniejsza o większość. Nie taki był plan. Dobra. Pal pies. Pójdźmy następną spróbować rozwiązać zagadkę. Lysu. Tu mamy jakieś... Tu mamy klocek. Który nam będzie potrzebny. Tu mamy wyjście. Dobrze. Tylko, że teraz
Skąd ja mam wziąć urządzenie dodatkowe, żeby to użyć? No okej. A jakbyśmy... To będzie naprawdę ciężki kawałek chleba. No dobra. Nie krzyżuj strumieni. O, jeszcze lepiej. Następne mechanizmy. No to świetnie, mechaniki. No cudownie. Czyli co? Czerwony z... do czerwonego? Aha. No dobra. Czyli tak. Co możemy zrobić? Tutaj jest wyjście. Tu, chodź tutaj. Czyli czerwony połącz z czerwonym. By nam się przydał jeszcze jeden. Tak myślę przynajmniej. Inaczej to słabo. Ale chwila, możemy zrobić... Widzę to. Tu. Połączyć, tak? Tylko to jest dalej dupstwo, nie tak. Ale chwilę, może się to uda? Jest! Dało się, dobra. Mózg zadziałał. Czasami mi się zdarza. No dobra, to było, powiedzmy, że nie było easy, ale dobra, dał radę. Mamy następny. Ponad wszystkim, czyli co, będziemy musieli latać? Tu się krzyżują znowu nam. A da się właśnie. Tu zakładam. Właśnie, tak jak ty tu wskazywał, ponad wszystkim. To było akurat easy. Przynajmniej w mojej opinii. Oczywiście każda zagadka, którą się zna i widzi, jak to działa, no to to jest easy, nie? Wiadomo. Każda zagadka, którą znamy, jest prosta, aczkolwiek to się udało. Dobra, teraz został nam tutaj jeden klocek, który... To jest ten, który nie mamy zielonego pojęcia. No dobra, zobaczmy. A mnie nie obchodzi w sumie w gruncie rzeczy. Mnie obchodzi tylko to i to. No nie wiem czemu jest siwe, ale dobra. Kraty nie pozwalają na to. Ale możemy. Możemy zrobić takie coś, że. Tak? O, widzicie. Wcześniej się nie dało, teraz... Nie dało! Mózg zaplasował, tak? Zadziałał. Kurde, już. Dobra, wychodzimy stąd. Dobra, było fajnie. No dobra, czyli mamy zagadkę rozwiązaną. Bez oglądania tutoriali, poradników i innych takich, więc jest dobrze. Czyli co? Cały poziom rozwiązaliśmy? To już by było tyle. Takie easy. Zobaczymy. Mamy komputerek jeszcze, którego oczywiście obejrzymy. No, została tylko nam gwiazdka. No, mamy coś ułożone. Dobra, zobaczmy sobie komputerek. Tak, pobrać profil. Oczywiście, jak najbardziej. Gdzie jesteś? Te... Chodź tutaj. Temu. A, musimy kliknąć. Dobra. Ja chciałem pisywać z rozpędu. Dobra, mamy nowe... Tak, oczywiście, że pokaż konflikty, pokaż... Dobra, dostęp do portalu. Aha, super. Świetnie. Dobra, pokaż, co mamy za uprawnienia. Dobra. Nie mogę, administratora. No świetnie, dobra, jak mamy konflikty... I cudownie, czyli po prostu w skrócie, dobra. Wygląda na to. Zobaczmy, co tutaj.
Utraciliśmy hasło. No dobra, no coś poszło. Teoretycznie może odzyskałem później dostęp do hasła. Zobaczmy profil psychologiczny. Co tutaj nam podało? Okej, okay, no dobra. Nawet jeżeli nie wpływa, dobra. No, czyli coś ciekawego. Okej, okay, dobra. Zamykamy to w pierony. O, jakieś pliki. Bierzemy. No dobra. Oczywiście trzeba pobrać wszystko, co się da. I co, czyli wnioskiem, błędem filozofów jest to, że najpierw mają tezę, potem całą resztę. Okej, dobra. Okej, tutaj za dużo cyferek. Kodu szesnastkowego oczywiście. Mamy tutaj pod tabem znowu dostęp do tego. Została nam tylko gwiazdka. Idziemy do piątki. Chwilowo. Oczywiście, bo tam jeszcze nam zostały jakieś zagadki cofnięte, ale... Kurczę, ładne widoki tu swoją drogą są. Woda płytka. Próbujmy. Na główkę, co? Nie, nie zadziała. No okej, dobra. Czyli lecimy dalej. Zobaczymy piątkę, bo na razie to mi się mózg zaczyna troszeczkę palić. Ale mamy coś ułożone już. Znajdziemy gdzieś miejsce, żeby to utknąć. O, tutaj chyba, dobra. Według tego powinniśmy tutaj to odblokować. Więc zobaczmy. Bo troszeczkę za głośno się zrobiło. Okej. Tak. I tu, dobra. To przy okazji... Odblokowałem kocka. Nawet wiem, jak nazwę ten odcinek. Więc będzie to klocek mocy. Ale ciekawe, co tam to dało, czy coś. Czy tylko tak się odblokowało, czy... Ciekawe. Tutaj się coś ułożyło. Nie wiem, na razie nie widzę za bardzo opcji tego, żeby coś się zmieniło, no ale okej, dobra. Zbieramy kolejne klocki mocy. Więc lecimy jeszcze sobie... Te światy i nasza w nich obecność opierają się na słowach. Ukrytych słowach. Są one dla ciebie niewidzialne, ale stanowią część wszechrzeczy. To my stanowimy historię. Czyny ją ożywiają. Historia nadaje życiu znaczenie. No okej, okay, tu mamy jakiś deszczyk. Taki trochę londyński bym powiedział. To sobie rozłożymy na koniec. Znaczy rozłożymy, użyjemy na koniec tego komputerka. Tu mamy coś... Kiedy po raz pierwszy przeczytałam o zasadzie Talosa, chodziłam jeszcze do szkoły. Wtedy wytrąciło mnie to z równowagi. Sprawiło, że zyskałam niesłychaną świadomość ciała jako obiektu fizycznego, będącego materialną rzeczywistością umysłu. Z początku powyższe teorie sprawiły, że poczułam się niezręcznie, ale... Myślę, że w dalszej perspektywie pomogły mi zrozumieć, jak kruche są istoty ludzkie. Jak cenne. Nie jest to zbyt optymistyczny sposób postrzegania świata. Ale wolę raczej stawić czoła prawdzie, niż okłamywać się. No dobra, to było ciekawe. Tutaj mamy taki klimacik. Powiem szczerze, naprawdę gra robi wrażenie, już abstrahując od poziomu trudności zagadek, to po prostu samą konstrukcją świata. Bo z każdym... Okej, tutaj spróbuję. A co to? Aha, tu jest te rozdzielające.
Tu mamy jakąś bombę, którą nie wiem, co trzeba zrobić jeszcze. Tu mamy klocek. Co mam zrobić z tym klockiem? I to jest coś w rodzaju jakiegoś... Okej, dobra, tu mamy to. Dobra, ale co ja mam z tym zrobić? Mogę to sobie połączyć, dobra. Okej. Już chyba wiem. To się musi naładować. Więc go trzeba będzie chyba zatrzymać, tak podejrzewam. O. Dokładnie tak. Czyli klocek tam robił za jakąś tarczę. No dobra, to było, nie było najgorsze. Chociaż ten deszcz mnie trochę denerwuje. Także zobaczymy, co będzie dalej, bo tutaj jeszcze jestem naprawdę, podejrzewam, jakichś ukrytych sekretów całkiem sporo, więc na razie to my idziemy tylko i wyłącznie z fabułą, że tak powiem. Znaczy z fabułą, zagadkami. Dobra, nie wolno mi krzyżować strumieni. Tak, mamy niebieskie, mamy czerwone, mamy dwa takie. Mamy heksagona. Okej. Czyli weźmy na razie tak. Tak. Zabieramy to w pierony. Tak, podejrzewam, już patrząc na konstrukcję tego poziomu, że musimy postawić jedno na drugim. Ja tak, to już tak ciemno strzelam. Dokładnie, to było akurat naprawdę easy. Więc to było proste. No. Na szczęście tutaj nie było jakichś większych problemów. Dobra, to teraz co? Teraz spróbujmy jeszcze może jeden. Zerkniemy jeszcze tutaj. Jakieś dwie skrzynki. Ten deszcz jest trochę upierdliwy. Dobra, mamy dwie skrzynki. Dobrze, to ja bym sobie... O! Sporo czytania, to także poczytamy sobie chwileczkę. Potężne urządzenie stworzone przez projektanta. Co to jest heksahedron? Sześcian. Krawędzie są ścięte, co sprawia, że jest to dziesięciościan jakiś. Ciekawe. Zapomniałeś o wgłębieniach z tymi wgłębieniami? Super, o Jezus, co oni tu budowali? Ale wypukła otoczka to w dziesięciościany, temat zamknięty. I nieprawda, mamy tu wersje jakieś kosmiczne. Na pewno to się przyda. Tamto sobie otworzyliśmy wejście. Więc nie ma problemu, ale teraz co dalej? Są bomby. Okej, bomby mi nie dały nic. No dobrze. Chwilka. Muszę sobie przemyśleć, co tutaj zrobić, ale... A właściwie... Wymyślić. Dobra, tam były dwie bomby, które mi... Bo tej nie przeniosę, choćbym... O, udało mi się. Ty, a jednak. Ale... Sprytne. No dobra. Chwilę, bo się zaciąłem. Przepraszam. Tu jest jeszcze druga skrzynka. Tylko, że później nie wyjdę, podejrzewam. Ale tym się zaczniemy martwić jeszcze później. Na razie spróbujmy. Możemy je odciąć troszeczkę. Dobra. Puścić je, bym spróbuję to przepuścić tą jedną. I ją
blokować po tej mańce. O! Tak właśnie. No, dobra. Teoria teorią, wykonanie później. Dobrze, także tutaj sobie skończymy na poprzedniej zagadce. Także do zobaczenia wszystkim, do usłyszenia. Jak się podobało, zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i oglądania następnych odcinków.